15 lipca, w poniedziałek, witam Was serdecznie i pozdrawiam z Katowic. A czynię to hasłami przeznaczonymi na dzisiejszy dzień w książeczce z Biblią na co dzień. W pierwszej Księdze Mojżeszowej 13:8 czytamy: Rzekł Abram do Lota, niechże nie będzie sporu między mną a Tobą i między pasterzami moimi a Twoimi. Jesteśmy przecież braćmi. I w liście Pawła do Rzymian, 12 rozdziale, 10 wierszu czytamy: Wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Kto z Was ma rodzeństwo? Jak to właściwie było? Niektórzy uważają, że dobrze jest być jednakiem, bo chociaż nie ma się z kimś kłócić. Ale czy tak jest? Przecież dyskusja, rozmowa i próba wyjścia ze sporów też nas kształtuje i uczy. Uczy nas rozmawiać ze sobą? Bo kto z nas nie pokłócił się kiedykolwiek? Kto z nas nie walczył o nawet może się wydawać błahą rzecz? I w podobnej sytuacji właśnie był Abram i jego bratanek Lot. Przyszedł taki czas, kiedy dotarli na miejsce, że zabrakło jedzenia, zabrakło picia, że Bóg tak im błogosławił, że mieli dobrobyt. I pasterze zaczęli się kłócić między sobą o jedzenie, o picie. I wtedy właśnie postanowili rozejść się, żeby zachować spokój, żeby zachować pokój między sobą i swymi pasterzami. A jak jest z nami dzisiaj? Drugi fragment mówi o szacunku. Okazujcie sobie szacunek. Czym ten szacunek dzisiaj jest? Czy w ogóle jeszcze dzisiaj jest? Kiedy z dziećmi rozmawiam o szacunku, to najczęściej mówią, że jest to ustąpienie komuś miejsca w tramwaju, otworzenie drzwi, przepuszczenie kogoś, powiedzenie dzień dobry. Okazywanie szacunku jest bardzo prostą, aczkolwiek bardzo ważną rzeczą. Za każdym razem dochodzimy do konkluzji, że ważne jest, aby okazywać taki szacunek, jaki sami chcielibyśmy, aby ludzie okazywali nam. I tutaj jest aspekt szacunku wobec drugiego człowieka. Okazujmy sobie szacunek. I co ważniejsze, okazujmy szacunek naszemu Bogu. Bo Jezus powiedział: cokolwiek czynicie temu jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie czynicie. Zatem okazując szacunek bliskim, okazując szacunek wszystkim ludziom wokoło, okazujemy szacunek naszemu najwyższemu Bogu. Okazywanie szacunku to nic innego jak okazywanie sobie nawzajem miłości. Szacunek to jest coś, na co nie da się zasłużyć. Szacunek to jest coś, czym powinniśmy siebie nawzajem zarażać. Powinniśmy starać się okazywać go każdemu człowiekowi. Nawet jeżeli uważamy, że ktoś na ten szacunek nie zasługuje. Bo jako chrześcijanie chcemy czynić to, co czynił Pan Jezus. A On okazywał szacunek każdemu. I fragment, który także jest na dzisiaj z Talmudu. Obowiązkiem każdego człowieka jest przyzwyczajenie się do łagodności i dobrodziejstwa. Jeśli ktoś przyjmuje swojego bliźniego z szacunkiem, to tak, jakby przyjmował bóstwo. Życzę nam wszystkim, abyśmy nie tylko dzisiaj, ale każdego dnia potrafili okazywać szacunek każdemu człowiekowi, niezależnie od tego, kim jest i jak się zachowuje w stosunku do nas. Abyśmy byli ponad wszystko i z tym szacunkiem odnosili się do ludzi, ale przede wszystkim odnosili się z szacunkiem także do naszego wspaniałego i kochającego Boga. Tego wszystkiego nam serdecznie życzę. Z Panem Bogiem.